Ja wczoraj zacząłem mówić o rzeczach oczywistych, teoretycznie dla nas wszystkich, i hasło brzmi kokarda. Poprosiłem Gabrysię, żeby mi zawiązała, bo może to są duże emocje wobec mnie, ale powiem, że to jest coś tak niesamowitego i tak mnie pochłonęło, że ja chciałem się z tym podzielić, bo tak jak mówiliśmy o kunach, że są miedziane, czerwone, srebrne, to jest nasze zachowanie energetyczne, mosiężna tożsamość. Tak samo uważam, że to się dzieje z kokardami. Tylko my nie widzimy i nie wiemy, ale każda dziewczyna, jak się już tam odszukamy to miejsce, to na staniku ma w środeczku kokardeczkę, białą, różową lub niebieską, a jak poszukamy dalej, to na sukni, na spódnicy, jak się ma nocna koszula, też ma taką kokardeczkę. To trzeba szukać. Jak to się szuka, to nie wie. A ja trochę szukałem, więc podam dalej, że wiem. To ty bawiasz. Kto szuka, to wiesz, to znajduje. I prosiłem was, żebyście usiedli. Tadziu, też siądź, bo chciałem też wam pokazać, co się zadzieje. A rzecz jest o tyle istotna, że ja puszczę w tą stronę. W tą stronę puścimy kokardkę srebrną, rozwijaj i podawaj dalej. Będziemy rozwijali, ja będę mówił. Kolor srebrny oczyszcza, ale pytanie, dlaczego on jest tak istotny w naszej kulturze? Srebrzysty. Tak jest. To podajemy dalej, każdy powinien wziąć sobie kawałeczek do ręki. Jeszcze jedziemy, śmiało jedziemy, aż wszyscy będą mieli, obejdziemy do końca. Mm. Kolor srebrny, czy w ogóle samo srebro, na dzisiaj, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, to jeszcze niedawno, jak Stanisław Szczepaniak mówił o srebrze, że leczy, że pomaga, że jest świadomość, że nawet w armii amerykańskiej stoły operacyjne są ze srebra. No i po co to się dzieje? Trzymaj, dobrze, dziękuję. A ty nie łapiesz, bracie? Ale jak pięknie zamknąłeś ten krąg, zobacz. No, naprawdę, w ogóle powiedzieć, że to jest magiczne. To samo pomyślałem, powiem ci szczerze, w ogóle, że po prostu pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, a to jest magiczne, w ogóle aż po prostu wow. Bracie, bo ja... No? Ja tu się trochę zamotałem, wow, ale w tych kokardkach się... Jak na targu. A teraz mam kokardkę amarantową. A, to jest teraz mój dobry wykład, który był taki jakby nieskromny. Jak się spotkaliśmy z Pawłem na wykładzie Grzesia Skóry o samoleczeniu, pisało amarantowy. Puszczam tą stronę. Samoleczenie. Ja ci pozwolę tutaj dać całe kropidło, żebyś tu zjechał do przodu, a ja pokażę słowo amarantowy. Kurczę, tak się upierałem przy flagach, żeby przy wjeździe, przy komorze były amarantowe. No powinny być amarantowe. Amarantowe. Bo to polski kolor amarantowy. Trzymaj, Aniele. Asma. Co ty mówisz na dwie? No to wy. To wy macie ra jako as. Am, jak amanita. Nie. As to jest tu. To jest ten, co jest synem stwórcy. Asmara, no to wy, tu jest no, tak jak się mówi na Kujawach, no, czyli tak, to wy macie energię Bożą Ra. Jaki to jest kolor? Amarantowy. Co to jest? Jesteśmy my. Ja to zauważyłem w pierwszym momencie, czytając Potop, jak napisał Sienkiewicz, i wyszła chorągiew Rzeczpospolitej. Jaka? Amarantowa. A czemu nie czerwona? To jest flaga. No kolej, idziemy dalej. O, zobaczcie, że nożyczki, nożyczki były trenowane wczoraj, więc teraz jeszcze puścimy biały kolor, ładny, bo biały ma też znaczenie, bo biały to, o którym mówiliśmy o energiach, bo robiliśmy próby, puszczamy biały w żeńską, nie, puścimy w żeńską stronę, to puścimy, pardon, że tak wyciągnąłem, ale myślę, że ta energia, to ty trzymaj, żeby to było o kobiecą energią zakraszone. Wysuwamy, delikatnie sobie zobaczymy, bo z tymi szturkami jest to tyle trudno, że one się jakoś tak nie chcą dać kontrolować. Ja wam dopowiem jedną rzecz, wchodząc dosłownie w słowo. Działam w sieci przedsiębiorczości kobiet. Jest nas 50 tysięcy kobiet, które inicjują przedsiębiorczość i aktywność. Głównie w Polsce, ale też trochę poza granicami. I one mamy dokładnie takie kolory. To jakie macie kolory? Amarantowy i srebrny. Co to znaczy? Masz ra. Pojedziemy dalej. Tak, jedziemy każdy. Mam błogosławieństwo, żeby działać dalej. Zapraszam, tak, wszystkie panie. Jedziemy dalej, bo temat jest na tyle ciekawy, że jeżeli my jesteśmy amarantowi, to nie, skąd ten amarantowy się wziął? Skąd jest kolor amarantowy? No właśnie, skąd ta nazwa amarantowy?
No właśnie. Od amarantusa może? Takiej nie. Rośliny? Nie. Każda flaga słowiańska, jakie ma kolory? Amarantowy. Nie. Zmiesza, to wyjdzie amarantowy. Biało, czerwono, granatowo, niebieski, oprócz Węgrów, bo ich może jest zielony, baton jest zielony, jest amarantowy. Już jest, obcinamy. Chodźcie już do nas, chodźcie Magda, chodźcie. Siadacie tu do nas, bo jeszcze nie odcięliśmy, czyli gość dom, chodźcie. Tak, nie odcięte. Chodźcie do nas, chodźcie jeszcze, to tu muszę trochę dać ten kolor do siebie, żeby tutaj starczyło, o jeszcze, bo mamy naszych przyjaciół i też im damy. Siadajcie, bo każdemu się będzie teraz należał kawałeczek. Zanim skończymy to. Dajcie trochę, jeszcze. Żeby każdym sobie uciąć kawałeczek. O co chodzi? To ja ucinam tu w tym miejscu. Tak, chwytać. I teraz tak, każdy sobie ucina ten swój kawałeczek. Zaczynamy energią żeńską, czyli tą stronę. Czyli Magda, tu sobie ucinasz biały, srebrny i amarantowy i podajesz dalej. Tyle, ile potrzebujesz, tyle ucinasz. Żebyśmy każdy sobie zrobił kokardę. Teraz, dlaczego sznurek, a kokarda? Wiemy, że amarantowy to jest kolor, który jest. Kolor amarantowy to jest kolor. Już wam mówię, jaki jest pisany. Wstęgi barwy narodowej. To co jest kurna do tego, że flaga jest biało-czerwona, a wstęga narodowa jest kolorem amarantowym. Coś tu nie gra, tak? Powiem wam, co nie gra. Ale zrobimy z tymi kolorami na razie porządek. Zaczniemy od, to jest jakby to, co sobie teraz obcinamy i będziemy mieli świadomość. A teraz tak, żeby wiedzieć, co znaczą kolory, to każdy, kto mnie zna, to wie, że o kolorach to ja i paru ludzi mówi. Ale teraz tak, wyciągamy kolor czerwony, wyciągamy kolor zielony, wyciągamy kolor żółty, wyciągamy kolor czarny, różowy też tu gdzieś jest, tylko teraz tu się go namnożyło całe mnóstwo, ale to ciachniemy później, ale to może gdzieś jest jeszcze tak. Spójrzmy, bo on jest niebieski. I teraz, dlaczego o tych kolorach między innymi mówię? Bo żeby znaleźć tło, zacząłem szukać. O, jest biały. Srebrnego tu nie potrzeba, bo to nie jest kolor informacyjny. I teraz tak, szukając wszędzie, zadam sobie pytanie tak. Gdzie może być o tym informacja? Skoro mamy na stanikach, skoro mamy na koszulach, skoro mamy na gaciach, tak? Na butach mamy kokardki. To pytanie, czemu mamy kokardki, a Słowianie na przykład nie używali guzików, które były, tak? Potem weszły do takie do żupanu, weszły takie, powiedzmy, guzy. No, guzy, tak. O to chodzi. Bo po prostu myśmy zaplatali. Zaplatanie to jest zawiązanie pewnej informacji. Jeżeli mówimy, zawiąż sobie na szupę, na chusteczce, teraz nie używamy chusteczek, tak? Ale jeśli w naszej dekadzie się używało, to będziesz pamiętał. Co robiliśmy? Zapisywaliśmy pewien ciąg informacyjny. Dlaczego z tymi kokardami się tu was czepiam? Bo z reguły to jest przy czapce każdego górala na weselu, bo wróżba musi być widoczna. Tak? Musi mieć pióro, musi być widoczne. On musi co robić? On musi tą energię zrzucać, tak? Tego całe przedsięwzięcia, żeby się za szybko nie nawalili. O to głównie chodzi. Ale to jest margines. Istota jest taka, że patrzymy teraz w zapisie, gdzie nie ma przestrzeni internetowo, powiedzmy, zapisu. Szukałem tak daleko i wiecie, gdzie trafiłem? Trafiłem, pierwsza rzecz, to byliśmy z Pawłem. Jest taki ogromny dom na Kujawach. Ogromny, nie dało się go objąć. Jak tam pojechałem pierwszy raz, wisiała biała mała kokarda. Gdzie ja jako stary szpieg mówię, kurde, no coś to znaczy. Nie? I potem trafiłem tam gdzieś przypadkiem na flamandzki film o, jak to nazwać, o zwyczajach. Wisiały pantofelki dziecięce. Nie? I to było podziękowanie za dziecko. Mówię, kurde, skoro wiszą pantofelki, najpierw musiała być prośba o to dziecko, nie? Jeżeli ktoś poprosił, to potem dostał. Ale czemu na dębie? Bo to mówiliśmy, sorry. Dąb jako żołądź to jest energia życia, energia posiewania. I teraz się okazuje, szukałem i się zastanawiałem, gdzie nie mają dostępu, powiedzmy, ci, co są, jak to powiedzieć, wysłannikami rzymskiego cesarstwa, o tak to ładnie ujmijmy, i dochodziłem i okazuje się, że jest wszędzie. A jak jest wszędzie, to nie ma takiej informacji. I szukając, trafiłem do kogo? Do masztalerzy. Koniarze, którzy stoją tam, powiedzmy, z tymi koniami w tych stajniach, nie muszą mieć anioła stróża w czarnym ubranku, żeby mu mówić, co ma robić, tak? I nie będąc aniołów stróżów, przez dostały u nich informacji, które co? Każda dziewczyna wie, ale nie wie, dlaczego tego używa. Tłumaczy na koński rozum,
na koński rozum. Czerwony oznacza uwaga, koń kopie. Jeżeli ma to na grzywie, to kurde gryzie. A jeżeli ma na ogonie, to kopie. Uważać i się odsuwać. Zwiąż ładunko kardeczkę, będziemy mieli informację. Druga, tą sobie stawię na koniec, bo to jest jakby... To jest tak, teraz niebieska. Ogier trudny, to mówiliśmy. Kolor niebieski to jest kolor romantyków. Czyli nie wiemy, czy on dzisiaj będzie na wodzie fruwał, czy będzie na morzu fruwał, czy będzie chciało mu się, czy nie będzie się chciało. To jest kolor niebieski. Nie, nawiązuj. A nie, to są pierwsze rzeczy. No. Teraz tak, teraz kolor żółty. Kolor żółty jest w nomenklaturze, powiedzmy, w mojej pracy to jest kolor informacyjny, tak? Czyli mów do mnie. Ale co znaczy u koniarzy, czyli w naszej kulturze, ale szukając, powiedzmy, za tym okręgiem kontrolnym, czyli u ludzi niekontrolowanych, żółty mówi, uwaga, ogier. Jaki jest kolor, mówi, uwaga, jestem. Kolor żółty mówi, zobaczcie, jestem. A kolor jest najbardziej niebezpieczny, tak? Jak mamy ogród i nie ma słonecznika, to znaczy co? Nie przyciągamy tej energii, bo nie przyłażą robale, tak? A tu mówimy tak, nie przyłaźcie, bo kopię, bo gryzę, bo mnie niewielu może okiełznać. To jest kolor, to jest żółty. To zostawiam tu w rączki dziewczyny, bo to sami chłopacy. Teraz jedziemy dalej, zielony. Jak mówimy szczypior, jak ktoś ładnie powiedział, jakbyśmy byli młodzi, to był z przodu lisek, z tyłu lisek, a w środku siedział głąb i kierował samochodem, bo dopiero się uczył jeździć. Czyli te liski zielone to była ta informacja, czyli jest zielony i my nie wiemy, czy on kręci w prawo, czy w lewo, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał. Mój kolega kupił konia do zaprzęgu, wjechał na tory, skręca w prawo, a ten koń nie skręca. Stoi na torach i nie skręca, bo on chodził w keracie całe życie w tą stronę i w tą już nie potrafi. Nie wiemy, co go czeka, tak? Więc mówimy zielony koń, dokładnie brzmi tak, zielony, młody koń, płochliwy, nerwowy, nie wiemy, co możemy się po nim spodziewać. Jedziemy następno. I teraz został kolor, może o nim powiemy na końcu, bo to jest kolor, nie ma go już w słowniku, powiedzmy, masz talerzy, ale dlaczego chciałbym powiedzieć, aha, jeszcze jest biały. Biały, różowy. Tak jest, biały to znaczy, że jest na sprzedaż, albo inaczej powiedzmy, jeszcze nieużywany, albo nie był, że tak powiem, nie był, tak, bo jest niewinność, czyli co, często się dziewczynki ze szkoły miały kokardy na głowie do szkoły podstawowej, to było mówione, są czyste i niewinne i my dbamy o tą ich czystość, czyli to jest ten kolor biały. Prosimy następną dziewczynę, Majeczku, przejedź i teraz jeszcze był biały, tylko teraz, nie, to jest biały, tak? Różowy. To jeszcze różowy, to muszę ciachnąć ten różowy, bo tu się zamotałem trochę, bo to nie jest domena męska kokardki, to tak nie da się prosto. Ale... Jestem bardzo dzielny, świetnie ci idzie, naprawdę. Dziękuję, wiem, że lubisz, ale kurde, daję radę. Różowy. Różowy. W przestrzeni naszej, mówiłem wczoraj, w przestrzeni naszej serce czerwone to jest kłamstwo. To jest nie nasza kultura, nie nasza informacja. Nie używamy koloru czerwonego jako serca. To jest kolor marketingowy. To, co mówiliśmy właśnie, że zaczęło się od tego, że na 14 lutego, czyli na walentynki, ja się urodziłem w ten dzień, a to jest dzień pierwszych zalotów rubli w Irlandii. I to jest od zalotów, od tego koloru. Co mówi ten kolor? Klacz w rój, odmienny stan świadomości. Zobaczcie, jestem dzisiaj nie w rój, ale w odmiennym stanie świadomości. O nie, w odmiennym stanie świadomości. Zwróćcie uwagę. I poproszę teraz o, Kamisia. Jak się sprawuje? Pada ci dzisiaj różowy cały czas, ale zobaczcie, ile jest prostych informacji. I teraz mówimy tak. No sznurki sznurkami, wiemy, tak? Ale czemu mają być zawinięte? Jeżeli faceci polują, to mają dzidę i emanują, powiedzmy, na wprost, tak? To co mówiliśmy, facet poluje dzika fioletowego, kobieta nie, bo ona ogarnia całego gospodarstwa, ma tych garków 30, wie co się dzieje, a facet tylko jednego rondla piluje i mówi jeszcze, żeby się nie przypaliło. No i super, ale jak Andrzej to się nie przypali, także mamy... Ale dlaczego to mówię? My zaplatamy energetycznie. Kobieta mając piersi, ona odczuwa energetycznie. To mówiłem, jak ma kokosznik, tak? Wysyła, emanuje energetycznie. Ma u góry jakby no, feromony, które rozsiewają informacje. Ale jeżeli ma piersi, zapleciemy tę energię, zawiążemy i spuścimy na dół, to one schodzą w dół. Mamy naczynia rodne, kobieta się oczyszcza co jakiś czas, to ona potrafi być ciągle, że powiem, no nie jestem tam biologiem, ale jakby no gotowa do następnych działań, tak? Teraz co jest istotne w tym wszystkim, że wbrew pozorom, namawiam was serdecznie zobaczyć stroje ludowe. Dzwoniłem do dwóch czy trzech muzeum etnologicznych, oni etnograficzne, mówią, panie, co pan się czepia z tej kokardy, nie? Ale na końcu znalazłem taką informację, jakiś przypadkiem, że na Śląsku dziewczyny mają czarne kokardki
im więcej się robi tych, wiesz, węży boła, tym więcej kokardek jest, żeby nie było widać, bo one jedzą dużo krusek, więc się te rzeczy odkładają. Znaczy im się, ja mam pierwszokorągą, ale one mają takich parę fałdek. Ale to wynika, że to jest kulturowo. Na przykład co 10 lat można było sobie dołożyć, tak? A tutaj tak, no, że dziewczyny mają kokardki, no to jest jakoś wytłumaczalne, tak? Mamy te energie zaplecione, zawiązane i wysłane. No ale zobaczcie, samuraje mają kokardki na czole, tak? Mężczyźni, tak? Mam tu jedno zdjęcie. To mojego serdecznego kolegi Tomka Siworek, książka pracowana piękna o powstańcach. Mój dziadek był powstańcem. Co się kazało? Powstańcy wielkopolscy, zobaczcie, mają orzełka? Co mają? Co mają? Głośno. Kokardy. Mają kokardy jakie? Biało jakie? Amarantowe. A czemu nie czerwony? To mam wytłumaczyć. Ułani też mieli lampasy amarantowe i czapki. Oczywiście, no mam tutaj zdjęcie, zaraz pokażę, bo to jest to, o czym my mówimy. To czarny stawiam na końcu, bo to jest jakby taka energia, o której będziemy mówili. Ale to, co mówiłaś, to jest prawda. I zacząłem szukać dalej. Teraz się okazuje, że jeżeli szukamy dalej, to dlaczego mają na pagonach, na lampasach, tak zwani bażanci, jak byli dawniej, tak, czyli po studiach żołnierze szli do SOR-u, tam czy na te 3 miesiące i oni mieli takie krzyweczki, nie? Od to się wzięło, żeby białe, czerwone były. One były białe, marantowe naprawdę, nie? Tylko co zrobiono? To obcinano nam parę rzeczy. To co kiedyś mówiłem, jeżeli po wojnie nam zakazano 2 liter, my ich nie używamy, to nie ma znaczenia. Hans Franz Zalewski mówił wyraźnie, Rosjanom obcięli 2 czy 3 litery i w ich kulturze się zmieniły rzeczy i można było ich przejąć, tak? Można bojarom obciąć było brody, obciąć im stoły, robić co chcieć. Nam zabrano 2 litery po wojnie, nawet nie wiemy które. Nie mam zielonego pojęcia, ale zabrano. I w tym momencie, jeżeli zabrano nam litery, to zabrano nam więcej rzeczy jeszcze. W tym momencie my sobie zdamy sprawę, że się pozmieniało wiele rzeczy, a my ich nie widzimy, zrobiono to tak inteligentnie, że czyimiś rękoma. Tak? To też. Wytłumaczę czyimi. Jeszcze skończę ten kolor czarny, bo czarny kolor to jak, co to znaczy? Kir. To kir. Już szukałem też informacji, pojechałem do kiru, stałem nad tym kirem. Kir to jest potok, który płynie między białym a czarnym Dunajcem, wypływa z Doliny Kościeliskiej. Jeżeli weźmiemy mapę i przyłożymy na mapie kropeczkę na Świętej Górze w Gdyni, na Widuniu, na Krakowie, to wylądujemy gdzie? Kirze. Na Kirze. A kir skąd wypływa? Z Doliny Kościeli. To jest 75% jaskiń w Polsce. Zbierano mężczyzn podczas zagrożenia, szli w dół do Doliny Kościelskiej, siedząc parę dni w jaskini, zmieniali sobie postrzeganie, dostali nektowizory i mogli walczyć w nocy. Co nieśli? Śmierć. Nieśli śmierć. Walczyli nago, toporami kamiennymi, niosąc ogień. Co ciekawe, obok jest dolina Ho-ho, Włoska. Co to są chochoły? Co to są chochoły? No jak wyszli z tych jaskiń po paru dniach czy po tygodniu, no to na głowie mieli właśnie taki chochoł, nie? Nie. Jeżeli ja bym miał 2 teraz chochoły i bym je niósł, to ile będzie nas? 3. Jak będziemy w nocy, jeszcze będę miał pochodnie, to okay. ile będziesz widział tego wojska? 3 razy więcej. 13 wojownik. Dokładnie ta informacja. Chochoły były potrzebne po to, że jak oni obeszli wojsko, powiedzmy napastników, zapalali chochoły i po tym ogniu wchodzili do środka. Nie bojąc się ognia, nieśli przerażenie, strach i jest zapis tylko taki, że jeżeli zamknąłeś oczy, nie świeciły, to mogłeś przeżyć. Bo uderzenie kamiennym toporem robiło co? Jasne. Nie dawało żadnych szans. Albo łeb, albo ramię, tak? Nie ma opcji innej. Taki topor waży tam od 3 do 5 kg. Taki mężczyzna młody, lat 20, mógł wziąć 2 topory w rękę, z tyłu worek, który tak z makaronem, załóżmy tam przy suchym mięsem i przebiec w 3 dni z Gdańska, Szczecina, czy tam gdzie, no Hitler miał Gerłoże, to wiesz, ze Szczytna, do Widunia, widzę z daleka i słyszę, na Widuniu byliśmy, jak zapaliliśmy ognisko na Widuniu pod Włocławkiem, to widać w ciągu jednej nocy na całym Pomorzu, na Pomorzu i Mazurach, czyli pomazańcach i pomazanych, informacji, że trzeba to robić? Zbierać się w obozie i wypylać na dół. I jeżeli się patrzy od doliny Chochołowskiej do doliny Kościeliskiej, to wejście na bramę węgierską, ruską czy czeską, to jest kwestia tylko 3-5 dni. A jeżeli człowiek mógł zrobić dziennie maraton, tak?
6 km, mając 20-30 lat i jeszcze był młody, który rąbał drzewo do domu, bo po prostu no, ojciec tego już nie robił, a młody robił, czyli nie mógł narąbać każdemu. Wybierano mężczyzn, to musi mówić, że wybierały rusałki mężczyzn, które mogły, którzy jeszcze nie mieli niewiast, czyli dziewiec, no, bardziej musimy wydać złe słowo, niewiasta, niewice. No. Prawicza. No po prostu no, czyli dziewczyny, tak? I to byli młodzi ludzie tak, do tego wieku. Dlatego w poborze wojskowym ten wiek był taki, że do poboru, potem był wojskowy, a po wojsku mógł się żenić, tak? Żeby na potwierdzenie tych słów można powiedzieć, że ten widun jest ważny, to tylko to, że jak jest wał wężowy i ma 2000 km, to nic nie do dzisiaj. I nas w historii tego nie uczą, bo to jakieś tam wałki, które ktoś narobił na paręnaście metrów, 17, 20 i komu to jest potrzebne? Na Ukrainie od Dniepru do Dniestru jest 2000 km fortyfikacji. Co niesiono? Niesiono śmierć. Dlatego Kir był przed wejściem do domu i na katafalku. I teraz pytanie jeszcze jedno, bo też będę wredny, będę się pytał, ale tu mam chyba taką dość szeroką. Teraz pytanie, czy ta wstążka jest taka, jak ci dam do ręki, nie mogę to przytrzymać? Co czujesz? No jest taka jakaś, ten patrz, chodzi koło koniec. Samą końcówkę. Gdybyśmy sprawdzili energetycznie, no to taka sobie tam jakaś tam obcięta, nie? Ale my, gdy my ją obetniemy w ten sposób, ale ręce mi się trzęsą, bo to rzadko używam takich instrumentów. O, teraz w ten sposób się spojrzy, to ta końcóweczka ma silną energetykę, nie? Jeżeli faceci nie czują tego i myślę, że tu Magda tam powie, jest ta energia zrzucana już w tą stronę, tak? Ale może być zrobione jeszcze inaczej. Może być zrobione... Strzała. W ten sposób, zobaczcie, tak? Mm-hmm. Teraz zobacz, jak się to odczuwa, się będzie do ręki. Mariusz, jaki język ma wąż? Mm-hmm. Mówimy o takim rozwidleniu, tak? A jeszcze dzisiaj, jakby miałem pomysł, dlaczego jeszcze są inne rozwidlenia, bo są, bo sprawdzałem, i to jest w Czepcach Pałuckich, są jeszcze takie. I teraz my mówimy o wstążce, która może mieć parę zakończeń. Pytanie, dlaczego raz się robi takie, raz się robi takie, raz się robi takie. Rzucamy energię, tak? I wstążki, które są z przodu, w pałuckich są, sięgają do ziemi, one są zaplatane, sięgają do ziemi. Czy czepiec, czy kokosznik, czy to będzie diadem, czy to będzie wieniec, on zawsze ma zejście energetyczne. W śląskich ubraniach dziewczynki mają tak długo, aż za pas, czyli za narzędzia rodne, a z tyłu do ziemi. Pytanie, po co? Czy my możemy jakieś energię dostać? Możemy. Samo powiedzenie, aha, no to dziewczynom się podoba i parę myśli zgroźnych, to już energetycznie łączy nas. A jak ma ona odpromienniki, nie ma do niej dostępu. Jak jeżeli jest mama mądra i mówi tak, zrobimy różowy, bo to jest czysty kolor i on cię chroni, biały jest tym energetycznym, który zachowawczy jakby energii kobiecej, to te znaczki mogą mi znaczenie czy nie. Oczywiście. Trzeba sobie dziewczyny popróbować. Mamy tyle strzynożek, że każdy dostanie ile będzie chciał. Popróbować. Z przodu zawiesić, z tyłu zawiesić. Przypuszczalnie te energie, gdzie mówimy o energiach kobiecych, które czują energetycznie, tak, przestrzeń, bo piersi są jakby, no, nazwę to rezonatorami, ale te nazwy sobie zastrzegłem do kokosznika, bo on rezonuje i wyłapuje, tak, i daje kobiecie potworną siłę, bo nosiła ją kobieta rok po ślubie, przez cały rok, tak, i to było srebrne, to co mówiliśmy o tych energiach, tak. To pytanie teraz tak, czyli że jak my zrobimy, to mi się nie podoba, więc zrobię to, co, załóżmy, że w dół. Mariusz, ale Hanysi Ślązacy na swoich czapkach też noszą takie kurokusze, takie kutasy, no trudno. Ale oczywiście, kutasy to są przy pasie, a przy ubraniach były chwasty. To były takie pędzle, przy każdym sztandarze bojowym są chwasty. Chwasty. To jak chwast do góry nogami. Znaczy jakbyście wzięli oset do góry nogami. Jest kulka, tam jest energia obwiązana i są obcięte wąsy. To jest przy pasie, przy szabli i przy sznurach oficerskich. Mhm. Teraz jadąc kawałek dalej, trzeba powiem o tym amarancie, bo tu się zapędziłem, ale jakby, żeby temat zamknąć, to ten kolor amarantowy był dawniej zastrzeżony jako kolor, jak ładnie jest napisane. Wstążka w barwie narodowej, czyli naszym wstążką narodową jest kolor amarantowy. I myślę, że tutaj ten temat zamkniemy, bo drugi będzie wykład, dlaczego ten jest kolor amarantowy i po co. Zachęcam Was, żebyście
zobaczyli tę drugą część, będzie to tożsamość narodowa oparta o, no właśnie o kolory i o sztandary. Ale to myślę, że później, bo jest jakiś cały ciąg chronologiczny. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz z rzeczy amarantowych. Wstążki amarantowe po wojnie zamieniono na krzyże walecznych, a to miał trzy wstęgi, był wyznaczony do krzyża militarnego. Dziękuję. Brawo!